1, 2! Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jessica z tej strony. Dzisiaj rozpoczynam vloga, który będzie trwał kilka dni. Mamy poniedziałek, Russell wraca w środę i pokażę Wam, jak się szykuję na jego powrót. Mamy godzinę 20. Udało mi się wprowadzić kilka zmian w sypialni, których Wam jeszcze nie pokażę, ponieważ szykuje się filmik z update'em, jak wygląda cały nasz dom, ale wykąpałam też psa, więc pies już jest gotowy na przyjazd Russella. Idziemy spać. Jutro nowy dzień. Jutro w planach jest dokładne posprzątanie mieszkania. Będziemy robić plakat. Dzień dobry! Dzisiaj mamy bardzo ponury dzień, ale to mnie nie popsuje nastroju. Dzisiaj wstałam o 5:30. Vlog dodany, wszystko załatwione. Wczoraj jeszcze edytowałam vloga, nie wiem, czy Wam mówiłam, a dzisiaj musiałam dokończyć kilka drobiazgów. Wymyta, ubrana, jestem gotowa na nowy dzień. Dzisiaj mamy trochę do zrobienia, więc nie ma na co czekać. Ubieramy się i jedziemy do Walmartu. Muszę kupić rzeczy na plakat dla Russella. Wydaje mi się, że mam już prawie wszystko. Tak naprawdę potrzebuję jeszcze tylko pineski do jednego projektu. Czytajcie pokój Russella. Czekajcie, gdzie to będzie? Raczej nie to. Jak zwykle mamy milion do wyboru rzeczy, ale chyba weźmiemy zwykłe, najzwyklejsze. Stało się to, czego się bałam, czyli kupiłam Bristol i pada deszcz. Musimy jakoś przebiec do auta. Jestem w samochodzie. To taka bardziej mrzawka, ale mimo wszystko kupiłam dopiero co Bristol i wolałabym, żeby chociaż dojechał do domu w całości. Oprócz tego kupiłam balona. Welcome home. Kupiłam jeszcze nawet takie ozdoby. Zrobimy plakat. Kupiłam też białe Sharpie. Jestem ciekawa, jak to się sprawdzi. Lampki, ponieważ będziemy robić świecący napis Lumos. Kto mnie ogląda, ten wie, że kocham Harry'ego Pottera. I myślę, że Russell się uśmieje, jak właśnie zobaczy. Pineski, mam ich dużo, więc może jeszcze je tutaj jakoś wykorzystam przy tym plakacie. No i kupiłam baterię AA. Jestem tak zakręcona. Na tym opakowaniu jest napis 3AA. I ja po prostu, jak taka blondynka, myślałam przez chyba 5 minut, że 3AA to jest opis baterii, AAA to jest opis baterii, a 3 to, że potrzebuję 3 sztuki. Na szczęście sama do tego doszłam, zanim zrobiłam z siebie klauna. Ale powiem Wam szczerze, że jestem tak podekscytowana, że ja nie wiem, gdzie ja mam głowę. I ogólnie to już jest któryś raz z kolei, kiedy robię coś no po prostu głupiego i kiedy oczywiste rzeczy nie wchodzą mi do głowy. Nie wiem, o co chodzi. Po prostu myślę, że jestem podekscytowana. Dzisiaj no nie będę myła auta, no bo bez sensu. Jak jest taka pogoda, to po co w nim sprzątać? Myślałam, szczerze mówiąc, że dzisiaj mi się będzie dłużyć. Ale póki co jest okej. Mój plan działania jest taki, że rozłożyłam się na wyspie. Z tyłu sprawdzam, jak pisze ten marker i szczerze mówiąc daję radę. Możecie też zobaczyć nasze oficjalne daty. Maj, 22, dzień kiedy wyjechał i 20 luty, dzień kiedy wraca. Też napisałam miejscowość. Nie wiem, jak długo zatrzymamy ten plakat, ale uznałam, że warto mieć taką pamiątkę. Nie chcę całego szkicu robić bezpośrednio tutaj, więc otwieram program Pink Monkey. Mam wymiary tego Bristolu, wpiszę w komputer. Zrobię projekt, dopiero wtedy przerysuję go tutaj na papier. Mam już pomysł, zobaczymy, jak to wypali. Ogólnie nie ma rzeczy, która mogłaby dzisiaj sprawić, że będę miała popsuty humor. Jest wdechę, nawet sprzątanie mnie nie przeraża. Plan jest zrobiony, teraz nic, tylko przerzucić go na papier. Napis Lumos, tak samo jak Mago, będzie złotym. Z tym, że chciałam skopiować czcionkę Harry'ego Pottera i to jest zdjęcie, więc nie mogę zmienić samego napisu Mago. Musiałabym zmienić cały kwadrat, mogę Wam pokazać. Ale myślę, że i tak będzie ten złoty... No, widzicie, o co chodzi? Myślę, że i tak ten złoty będzie ładnie wyglądać, więc to sobie anuluję. Muszę teraz zrobić mały trik, czyli robimy sobie linię, ile nam potrzeba.
myślę, że 4x4 to spoko, bo mniej więcej mogę sobie wymierzyć, że na przykład o, 4 części będą zajmować ten napis, ten będzie po środku i tak dalej, i tak dalej. Więc nic, tylko zostało zabrać się do roboty. Idę po linijkę i po gumkę do mazania i ołówek. 2 godziny później i mam zrobioną połowę, więc idzie mi opornie. Ten biały marker ciężko kryje, więc robię go podwójnie, chociaż tu chyba jest ok. Muszę na pewno wykrzyknik poprawić, ale jakoś to idzie. Jest prawie, że skończony. Kto się przyszedł przywitać? Dzień dobry. Muszę jeszcze dodać kilka elementów, ale teraz musi najpierw wyschnąć. Powinnam była poprosić kogoś w Walmartie, żeby mi napompował tego balona helem. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Russell tutaj wejdzie i pierwsze co to zobaczy balon Welcome Home. Następnie idziemy dalej. Przejście. Mamy inne ozdoby. Później mamy pieska. Choinka czeka na Russella. Będziemy razem rozbierać, skoro nie mogliśmy razem ubrać. I muszę ogarnąć to wszystko. Ogólnie muszę jeszcze dzisiaj posprzątać, ale zostawię to sobie na ten czas, kiedy już Russell pójdzie spać. Kto to jutro przyjeżdża? Pupcio! Tak! Zlew pusty, pranie gotowe, podłoga odkurzona i umyta, piec siedzi przestraszony na dywanie. To może znaczyć tylko to, że skończyłam sprzątać, oficjalnie kończymy ten dzień, jest godzina 22, idę się szykować spać. Dobranoc i do zobaczenia już jutro. Dzień dobry, jest 8 rano 20 lutego, Russell powinien był wrócić dzisiaj, ale szczerze mówiąc, no nie wiem, czy to dzisiaj nastąpi, ponieważ mieli jakąś usterkę samolotu i zatrzymali się w Lipsku. Teoretycznie wyleciał o 1:00 i do tego czasu, do kiedy ponownie wyleciał, minęło 6 godzin, więc mają 6 godzin do tyłu. Zamiast po 6 godzinach być gdzieś nad oceanem, był dalej w Lipsku. No ale trudno. Nie jest mi to obojętne, ale jak nic nie zrobię, to nic nie zrobię i nie ma co się załamywać. Jest w drodze do domu teraz. Po prostu trzymam kciuki, żeby faktycznie ta usterka była naprawiona, żeby bezpiecznie wrócił do domu. Zobaczcie, jaka ona jest jeszcze senna. Ktoś bardzo nie lubi poranków, co? Całe szczęście, że wczoraj nie umyłam auta, bo w końcu padał deszcz, więc nie było sensu. Dzisiaj przynajmniej będę miała jakieś zadanie. Zaraz właśnie sobie zrobię kawę, bo słyszę, że się gotuje woda. Urządzę sobie spa, nigdzie mi się nie będzie śpieszyło. Tak to jest, jak się ma męża superbohatera. Nic nie uaktualniam, ponieważ nic się też nie dzieje. Lot jest przełożony i mamy ceremonię o 4 rano, czyli Russell już dzisiaj nie przyjedzie. Zmieniło się w takim razie z 20 lutego na 21 lutego. Russell wyjechał 22 maja, więc tak jak obiecali 9 miesięcy, tak jest 9 miesięcy. Wezmę teraz drzemkę. Myślę, że cała noc i tak będzie nieprzespana. Chcę po prostu być w miarę zmęczona, kiedy Russell się pojawi. Wiem, że też będę podekscytowana. Już dzisiaj miał być o 18 i nie mogłam wczoraj w nocy spać, więc teraz jak wiem, że będę musiała wstać o 3 i może nawet wcześniej i się wyszykować i po niego pojechać, tak na pewno już dzisiaj wieczorem nie mam mowy, żebym usnęła. A jutro sobie odeśpimy. Podejrzewam, że Russell będzie wykończony. W
końcu jest w bardzo, bardzo, bardzo długiej podróży. Właśnie rozmawiałam z Russellem. Są w New Hampshire, a właściwie już opuszczają. I będzie ceremonia dzisiaj o 22:20, czyli przesunie się tylko o kilka godzin, a nie już nie wyskoczy na nową datę. O matko! A ja dalej w łóżku. Załatwiam ważne sprawy w internetach. Napisały do mnie koleżanki, czy idę z nimi na ostatnią kolację bez panów, więc oczywiście powiedziałam, że zbieram się i lecę. Dzisiejszy dzień to emocjonalny roller coaster. Przyleci, nie przyleci, leci, nie leci. O 4, o 10. Szybka zmiana stroju. Zakładam sukienkę, która z każdym praniem jest krótsza. No to jedziemy. Jestem już w samochodzie, z dziewczynami było super, mega sympatycznie. No ale znowu dostałyśmy SMS-a, czy jedna z nas dostała, bo ten system, który ma normalnie powiadamiać wszystkie żony, mężów i rodziny ogólnie, o której jest powrót, niestety coś nie działa i się zacina, więc na szczęście jedna z nas dostała wiadomość i jest, o coś mruga, przełożona ceremonia na 11:30, więc jadę do domu. Nie ma co się przywiązywać i wstrzymywać oddechu, po prostu zobaczymy jak będzie. Jak tylko dotknął ziemi, Russell do mnie napisze, bo już wiem, że ma kartę, więc spoko. Jadę do Milki. Tysięczna zmiana stroju dzisiaj, ale jestem oficjalnie gotowa. Zakładam te same buty, które miałam wcześniej i tą samą torebkę. Do tego czarna kurtka. Wyobraźcie sobie, że są dwie ceremonie. Jedna o 11, druga o 11:30, z czego w mojej grupie jest 700 żołnierzy, więc dobrze, że zrobiłam taki plakat, jaki zrobiłam, bo byłoby ciężko znaleźć Russella, a tym sposobem wystarczy, że zapalę mój znak Lumos i na pewno mnie zobaczy. No, może nie przez 700 osób, ale umówmy się, szybciej mnie zobaczy niż bez tego napisu. Poza tym mamy umówione miejsce, gdzie się będziemy widzieć, więc myślę, że jakoś to będzie. Nie ma co dramatyzować, jest 9:23. Czy mogę już wyjechać? Czuję, że tam będę koło 10 i potem będę półtorej godziny czekała. Dojechałam, no dość szybko, nie byłam w stanie wytrzymać w domu. Ale jestem na tym bliższym parkingu. Jak widać, zapełnia się też drugi parking, co jest trochę śmieszne, bo jedna ceremonia zaczyna się za 40 minut, a druga za godzinę i 10 minut. Jesteśmy na terenie bazy. Czekam. Nawet mi się nie nudzi, nawet szybko czas leci. No ale zaraz wszystko wróci na miejsce i myślę, że wszyscy tutaj są tak wcześnie, bo każdy jest podekscytowany, że już za chwilę będziemy połączeni z powrotem z naszymi żołnierzami. Są i konie. Aż mi spadł napis z podekscytowania. Pierwsza grupa już przyjechała, więc idę. Welcome home the soldiers from the Iron Horse Brigade, or hand over your heart, affirming dedication to the United States. Please let them know how proud you are of them.
Russ? What's up? How are you? Fine. How fine? You? Just fine? Hell yeah. Hey, what's up? Hi, guys. Hi. Welcome back, home. Welcome home. Idziemy do domu. Zajęło nam tylko 15 minut znalezienie torby. Did you want to say anything? How was your flight? Or? Heavy. It's heavy. Oh, Christ. It's here. Won't you? Hey! She's so confused. Yeah, she has no idea what's going on. She's smelling you. Hi! Hi, Miller! What's up? What's up, baby? Yes, you can jump with us. See, she is just warming up to you. Okay. What? Looks nice. Is it not the bedroom? No, it's not the bedroom. It's the... This one? Yeah. Nice. Where'd you find a flag? This flag? It's... Oh, I bought it. This is supposed to be in my bag. Packed for the deployment? So I might end up... I've ended up with two of them. Nice! Good job, Russ. We can sell one. Joke. Okay. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmiku. Jeżeli wam się podobało, dajcie kciuka w górę. A my uciekamy, bo już jest prawie pierwsza w nocy. Do zobaczenia. Bye bye!